Cęba, burmistrz gminy Lubawka. Patryk Łabor, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim. No to będzie bezpiecznie teraz tutaj na tym, w tym punkcie najdalej wysuniętym, jeśli chodzi o... Bardzo się cieszę, bo to jest drugi nowy samochód takiego typu w gminie Lubawka. Pierwszy był w Lubawce, w OSP Lubawka, teraz drugi jest OSP Chełmsko-Śląskie. Brakowało tego samochodu tutaj na ten rejon Chełmska, Okrzeszyna, Uniemyśla, ale też w perspektywie właśnie otworzenia S3 też brakuje dwóch takich średnich samochodów OSP do akcji ratunkowych, które mogą się zdarzyć. To było też głównym takim powodem wejścia w ten montaż finansowy razem z Komendą Główną Straży Pożarnej i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, który łącznie zebraliśmy tutaj środki na zakup tego samochodu. Muszę podkreślić, bo to jest bardzo ważne, że gdyby nie te chłopaki z Chełmska Śląskiego strażacy, nie byłoby tego samochodu tak szybko, jak jest w tej chwili, bo najpierw trzeba było zrobić przebudowę remizy, żeby ten samochód się zmieścił, a teraz właśnie jest nowy samochód, który ma swoje miejsce w tej remizie w Chełmsku Śląskim. Oni dają z siebie naprawdę maksa do wszystkiego, do remontu, do akcji. No po prostu to są strażacy z prawdziwego zdarzenia. Życzyłabym sobie, znaczy nie, życzyłabym innym samorządowcom takich strażaków, jak ma Chełmsko-Śląskie. Mhm. To jest o tyle radość, że zawsze do OSP trafiał ten sprzęt, który już... Nikomu się, a tutaj mamy do czynienia z nowym samochodem. Z nowym i on posłuży latami. To mówię, całkiem inaczej się eksploatuje nowy, od samego początku użytkowany i przez chłopaków, którzy oddają swoje serce tym starym samochodom, to tym bardziej ten będzie pielęgnowany i doczeka sędziwego wieku tutaj w Chełmsku Śląskim. Mhm. Druha Daniela Kolokar tutaj z tyłu do nas. Oraz może w imieniu druhny Klaudii Piekarczyk zaprosimy jakąś naszą druhną, może Agatę Kiełbasę. Chcielibyśmy przekazać tutaj naszym druhom zakupione wyposażenie osobiste, czyli mundury, hełmy. Zostało to zakupione z dacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to dla nas bardzo poważne wyposażenie, ponieważ podnosi nasze bezpieczeństwo i komfort pracy. Również zapraszamy drucha Pawła Bora z Daniela Borysa. Mamy dla nich już tylko same upominki w postaci hełmów. Niech się nosi, niech korzysta, niech poprawia bezpieczeństwo. Paweł? Chodźcie. Ja nie mam takiego... Gratuluję. Dziękuję. W imieniu Klaudii. Myślę, że gorące brawa dla tutaj naszych druhów, ponieważ tutaj nie zostali za darmo wyróżnieni. Mają największą aktywność na wyjazdy i wszystkie nasze tutaj poza tym działania. A stary samochód jaki do tej pory służył? W tej chwili mieliśmy dwa pojazdy średnie. Mercedesa, który pozyskaliśmy w tym roku z Komendy Wojewódzkiej. On pochodził z Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Następnie mamy stara oczywiście z 1987 roku, który zostanie oczywiście wycofany. Tutaj jeszcze wspólnie musimy podjąć decyzję z gminą, co z nim zrobimy, czy zostanie wystawiony na sprzedaż, czy przekazany jakiejś jednostce z gminy z terenu. No i w tej chwili mam jeszcze lekki samochód, 200 Mitsubishi. To proszę opowiedzieć o tym aucie, które dzisiaj przyjechało. Ja może zacznę od strony finansowej, tak, no bo to jest jednak najbardziej imponująca rzecz. Samochód kosztował prawie 927 tysięcy, czyli prawie milion, no nie oszukujmy się. Duża wkład, większy wkład to miała właśnie gmina Lubawka. Chciałbym bardzo podziękować właśnie pani burmistrz tutaj, państwu radnym, że to wszystko się udało w tak szybkim tempie zmontować. Dodatkowo montaż finansowy był z Komendy Głównej, to był Fundusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, około 331 tysięcy. No i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to jest 155 tysięcy. Volvo? Jakie Volvo? Co ma na wyposażeniu? Jeszcze tutaj dodam tylko, że no, tutaj pozyskaliśmy również od prywatnych sponsorów, tam bardzo poważny fundusz na wyposażenie tego samochodu, tak? Wszystkie węże, jakieś tam pilarki, różne dziwne rzeczy. Tam uzbieraliśmy prawie 30-40 tysięcy na takie wyposażenie samochodu. Tutaj bardzo dużo naszych firm typu Lubatex, właśnie
Gambit, Sanicom nas wsparło. Tutaj jeszcze oczywiście będzie wszystko wymienione na uroczystym przekazaniu, które odbędzie się 29 października. Ale w tej chwili ciężko mi z głowy tutaj wszystko wymienić, bo naprawdę dzisiaj mamy na to wrażenie. Emocje, emocje, ja jeszcze raz emocje, ale te emocje pozytywne, zadowolenie z tego, że w końcu jest ten uprawniony samochód średniego zasięgu. Można się odczuć, jak tutaj tam, Paweł Gregorczyk, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim. Taki nowy wóz, co on dla Was oznacza? Dla nas oznacza to większą mobilność oraz bardziej być niezawodnym, który jest dla nas bardzo ważne ze względu, żeby nas nie zawiódł, gdy będziemy potrzebować wyjechać sprawnie do działań. Nie mówiąc, że mieliśmy stara do dziś dnia, który stoi z nami z tyłu, który ma obecnie 35 lat. Cały czas dużo pracy było wkładane w niego, a teraz zastąpił go młodziutki, który ma 200 km przejechane z fabryki, która nam zabudowała pojazd. To radość dla strażaka, prawda? Jak nowy sprzęt wjeżdża do remizy. Dla każdego strażaka jest wielka radość. Ja chcę się przychodzić i działać dalej. Aha. Zwłaszcza, że wy tu jesteście bardzo potrzebni, bo jesteście wysunięci najbardziej na południe tutaj. Jeżeli chodzi o jednostki KSRG, jesteśmy najdalej wysuniętą jednostką w stronę granicy czeskiej. Mamy osobno jeszcze worek okrzyszyński tak zwany na mapie, gdzie jest jednostka z lekkim samochodem bez wody. Więc nam woda w autach się bardzo przyda, tym bardziej, że ten pojazd ma 4200 litrów wody, więc to jest naprawdę wystarczające już aż do przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej do pomocy nam. Gdzie uciekasz? Do przodu. Chodźcie do zdjęcia.